Siemanko, z tej strony Kiraj, zapraszam na drugi odcinek z Minecrafta. Na dzień dobry, muszę ten mieczek zrobić. Bo nie mogę tego zrobić poza odcinkiem, wciąż na odcinku. A nie, na serio nagrywam po prostu jeden za drugim. Nawet nie chciałem, nie bawiłem się w zrobienie miecza. To nie jest długa rzecz. No dobra, tak jak mówiłem, przy tym odcinku lecimy. Gdzieś tam. Tam widzę nawet fajne miejsce. Z góry. Żeby to zagospodarować. Tu widzę, są małe piaski, ale to by można było wyeliminować to. Zagospodarować ten teren. Wywalić wszystkie brzozy. Może zawołamy tu polewa, to wtedy rozpierdoli się. Ale to już inny. No może nie będę na ten temat mówił. Zresztą nie będzie ktoś gonił. Będę mnie ganiać. Z raportami, ze wszystkimi perlami. Czyli co, lecimy do brzózek. Pięknych brzózek. Opsa. Nie wiem, co to są za podwodne jakieś rzeczy. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Zabijemy sobie krówkę. O, Edekman. Cześć, Edio. Nie patrzysz na ciebie, Edio. Odejdź, odejdź. Dobra, po nas sobie. Dobra. Więc mogę wągla trochę wydobyć. Węgiel mi się przyda. Powiem szczerze, przydałby mi się wulkan jakiś. Bo ja mógł się bawić w energię geotermalną od razu, ale no widzę, że nie mam szczęścia do wulkanu. Oh, fuck you! No co ja robisz? Kurwa. No wy ty wydarzyłeś się mnie podmienił. No co za mnie robisz? Wow! Sorry, to mnie... Ciutkę zdeczka wystraszyłeś, kolego. No, creeper. Fak, noc się robi, kuźwa, kostek mnie goni. Kostek, masz wyza. Nie zmienia was tam. A, da, o kurwa, creeper. Bum? A bum, dobrze, dobrze. No matki. Nie wygląda z tej strony sytuacja. Nie lepiej. Nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej. A tego nie mogę tutaj stona wydobyć. Zobaczymy się na bok. Dajcie mi kobyl stona. Ja tu widzę żelazo. Żelazo się przydam. Do indusowy krafta dużo żelaza będę potrzebował. Wow, pisa. Żelazo. Widzę, że noc się zrobiła. Widzę, że tamto miejsce to jest tak naprawdę koniec tej wysepki. Tak. Ale się kijowy świat wygenerował, powiem wam. Chociaż lepsze coś takiego niż wygenerowanie się albo na wodzie, albo na wysepce małej. Jeśli by było drzewo na wysepce, też to mógłbym dwie wyspy grać. Ale kilka razy miałem tak, że mi się wygenerował świat, że miałem wyspę, ale bez żadnych drzew, bez niczego. No to zwykła wyspa i żyj, człowieku, żyj. W tym momencie dupa. Trzeba byłoby światło odnowa generować. No tak, to chociaż coś, no. Tam jest nawet tamto miejsce mi pasowało, ogrodzić to.
Ara, niech tylko dzień się zrobi. Bo ja tam podejdę z chęcią. Tak, ja mam pełen założony. Dobra. Trzy. Robię sobie troszkę pochodni jeszcze. 12 na razie musi mi wystarczyć. Na razie, wszystko. Boże, Boże, Boże. Dobrze, mam Skype'a, nie przeszkadza, bo widzę, że już nie mam wiadomości. No, nie wiem, od kogo zobaczę po nagraniu. Mamy dopiero 10:54. Przepraszam was, lekkie problemy techniczne. Zapomniałem, że F11 to jest wzięcie mikrofonu na pełny ekran. Chciałem sobie licznik, ile mam FPS-u przesunąć w drugą stronę. No, na pewno. Bo mi trochę było... O, węgiel. Właśnie tak nie widziałem. Myślałem, że to był Playstone, ale nie. A, Playstone był tutaj. A ten Playstone, powiem wam, się przydał. Dlaczego by nie? Mówiąc szczerze, mam węgiel przecież. Już się domyślam, kto się dobijał. Osoba, która będzie ze mną na graniu F1. Miała farta, że się złapała. Zobaczycie, jak będziecie oglądać moje dwa odcinki. Zobaczycie, o kim mówię. Dawać, dawać, dawać żelazo. Żelazny kilo zrobię od razu. Żelaza widzę też mam troszkę. Z tego mogę naprawdę dobre rzeczy wypaść. Zaczynając od węgla. Jest kości. Żelazo też mogę wypaść. Ale mogą wypaść diaksy, może wypaść Empyrium Paragon, który jest dosyć rzadką rzeczą. Występuje to na wyspach, latających wyspach. Taką wyspę znaleźć, to trzeba mieć szczęście, to raz. Bo one też nie są jakieś super łatwe do znalezienia. Na dwa to trzeba jeszcze w ogóle mieć farta, żeby na tej wysepce był paragon. Z tego kamienia znajdowałem Playstone, tylko wkłada się do urządzenia. Do urządzenia, które wydobywa, wydrąża, nie wiem jak to powiedzieć. Odnajduje ukryty minerał w tym kamieniu. Lecz żeby to urządzenie zrobić, trzeba mieć Empyrium Paragon. Przepraszam. Żeby mieć Empyrium Paragon, trzeba znaleźć wyspę. Żeby znaleźć wyspę, trzeba mieć dużo szczęścia. Kółko nam się zamyka. Niestety tą modyfikacją na razie się... Jak się gdzieś zjarał. No dobrze, no tak. Czyli gdzieś tu jest lawa. No dobrze mu tak. Dobra. To co mogłem, to wydobyłem. A, żelazo to przepalę. Jeszcze to całe. No i tak jest noc, więc... Nie wychodzi bym stąd. Normalnie zrobiłbym cięcie, ale no, w takim wypadku jak teraz, to nie cięcia robi już. No się nie opłaca. To miejsce mi się to podoba, powiem wam.
Naprawdę, oddzieliłbym las brzozowy od takiego normalnego lasu płotem. Bym miał taki jakby cały półwysep dla siebie. Ładnie go zagospodarować, dróżki jakieś porobić, dom pobudować. KURWA MAĆ! No tutaj go skąd to kurwa przyjęło? Dole ja się muszę obudować. Rozjeba, rozwalił mi, przepraszam. Crafting table, rozwalił mi piecyk. No, Bin Laden. Kuźwa Bin Laden. Dobra. Chyba chcę zrobić jeszcze jeden autografik, chociaż nie wiem, teraz się kto bawił. Zrobię sobie go poza odcinkiem. Dzień już się na szczęście robi, więc... Żeby się tam zabierać. Na jego szczęście przeżyłem. Bo nie wiem, bo... No nie, nic mu nie zrobił. Zostałem dwa serduszka. Dobra. To sobie też tu walimy. Weźmy sobie tu coś. Może pochodnie wezmę. No skąd to w ogóle przyjąć? Oświetlone jest. Jezus. No nieraz tak lubią się respić. Takich miejsc, nawet jest oświetlone, one mają to gdzieś serdecznie, głęboko, w głębokim poważaniu. I się respią. Może to nie był sam jak to Clipper? Nie wiem, trudno. Żyje się trudno i żyje się dalej. Myślałem, że spał na to Gravel. O, o, o! O! It's my lucky day, mógłbym powiedzieć. Widzicie na mapie. Na tym rogu, o, generuje się. Nie, tu się generuje. To są właśnie te latające wyspy, o których mówiłem. A co lepiej? Zapomniałem dodać, że właśnie na latających wyspach, na których są drzewa, najbardziej lubi być Empyrean Paragon. Więc chyba tutaj się zadomowimy, gdzieś w tym miejscu. Jest tu ładny, płaski teren. Nie miałem dyrka, gdzieś tu mam dyrka. Będzie dyrka. Chowaj to. Ściągnij. Dobrze, dobrze, dobrze. No zajrzyjmy się, jak to mniej więcej to wygląda, bo teren jest w miarę fajny. Kurczaki. Tak, tu są ruchome piaski i tu są ruchome piaski. Na trzy nawet, tu jeszcze są ruchome piaski. Tam są ruchome, jezu, będę miał co robić. Nie widzę tych ruchomych piasków wywalać. Ale. Tu jest w miarę ładny, dosyć spory teren. Tu walą domek już. Widok akurat ładny w tą stronę. Więc to widzę, jak to będzie wyglądało. Więc wezmę trochę drewnianka sobie. Zrobię sobie skrzyneczkę. Podwójną na razie. A co? Na bogaty drewna mam wokół. Idzie. Taka mogę powyjmować w tym momencie rzeczy, żeby widzieć co ja mam. I co? Teraz takie tylko pytanie pozostaje. Czego kurna zbudować dom? A nie, dobrze, to jest pytanie właśnie do was. Piszcie w komentarzach, z czego chcecie dom zbudować.
Wokół siebie mam tak naprawdę białe drewno. Mam tamto trochę ciemniejsze. Może sandstone, żeby się udało, bo jest trochę piachu. I to tak naprawdę mam trzy budulce. Sandstone, drewno białe, brzozowe, albo drewno z tych drzew, normalnych. Więc piszcie w komentarzach, z czego chcecie widzieć domek, bo plan domu już mam, mniej więcej, w głowie. Będzie standardowy mój domeczek, czy on musi być funkcjonalny, a nie ładny. Więc ja bym kończył w tym momencie. Więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, odcinek trochę krótszy, tylko 15-minutowy, ale no nie chcę przedłużać, bo nie mam przyszłym momentu, co robić już. Więc tak jak mówię, piszcie w komentarzach, z czego chcecie domek widzieć. I zapraszam do następnego odcinka. Pa, pa.